Czołem, witajcie urodziny Joy. W tej chwili w domu jest sam jeden biedny Eddie, bo wszyscy są albo w pracy, albo w szkole. Nie mam żadnych większych planów na ten odcinek, więc zobaczymy, co się wydarzy po drodze. Zresztą przywykłam, że jak coś sobie zaplanuję, to nigdy nie wychodzi, więc wiecie. Lepiej nie planować. Nie mam pojęcia, ile tam jeszcze Eddiemu życia zostało, czy przypadkiem nie będziemy się z nim żegnać. Widzę, że właśnie Louis się wybrał na spacer. Grunt, że nie zabrał gazety, nie ukradł. Kradzie jeden, ale jak patrzy w okno, no, zaciekawiony. Dobra, no z tą wampirzycą dalej tutaj żadna przyjaźń nie wskoczyła. Ona jest widocznie bardziej zainteresowana Juanem niż starym dziadem. Trochę trudno też się dziwić. Uuu, Eddie to jeszcze ma życia chyba. Ojoj, Eddie mu jeszcze brzuszek urósł. Super, teraz na pewno wampirzyca na ciebie spojrzy. Zdecydowanie, jak w twoich żyłach sam cholesterol. Jaką ty masz szaloną chemię z Juliet? Oż kurde, skubany. Julieta, kurde, nie pamiętam, ona chyba na nocki pracuje, więc generalnie jeszcze może by się uszczelił pięknie. Znaczy, no, uszczelił w sensie, że jest w domu. Nic strasznego. Felicity podnosi słuchawkę i słyszy po drugiej stronie: panią Alicję, wykłócaj. Kobieta od tygodni wyzwania, prosząc o reprezentanta prawnego, ale pan Wokanda, dla którego pracuje Felicity, nie jest zainteresowany reprezentowaniem jej przed sądem. Felicity ma serdecznie dość zajmowania się damulką każdego dnia, więc rozważa dwa sposoby załatwienia tej sprawy. Może przekonać pana Wokandę, by ją reprezentował, chociaż szef może nie być tym zachwycony. Felicity może także znaleźć pani Wykłócaj innego prawnika, chociaż pan Wokanda nie pochwala wspierania konkurencji. W jaki sposób Felicity pozbędzie się Alicji Wykłócaj? Obie opcje są słabe. Serio. Ja bym dla siebie tego spokoju poleciała kogoś innego, wiesz, babo, idź sobie do innego prawnika i daj mi spokój. I ja nie wiem, czy ona nie zrobiłaby dokładnie tego samego. Ona jest zmęczona, cały dom, całe życie, wiecie, tu trójka dzieci, wszyscy coś od niej chcieli. I ona po prostu może chcieć świętego spokoju. Felicity od tygodni wysłuchaj narzekań Alicji Wykłócaj i, prawdę mówiąc, chciałaby już się jej pozbyć. Felicity łapie za książkę telefoniczną, znajduje dział z firmami prawniczymi i losowo wybiera adwokata imieniem Stefan Huligan. Pani Wykłócaj jest zachwycona, że ktoś wreszcie poświęcił chwilę, by jej pomóc. Dziękuję i rozłącza się. Nieco później telefony zaczynają się urywać. Pani Wykłócaj poleciła firmę Wokandy wszystkim swoim znajomym, którzy potrzebują usług prawnika. Wokanda jest zachwycony z napływu nowych zleceń i Felicity zostaje awansowana na stanowisko sekretarki firmy prawniczej. Teraz będzie zajmowała się wszystkimi nowymi klientami. To jeszcze załatwiła spokój? Na pewno o to mi chodziło. Zawsze to trochę kasy, nie? W ogóle ta jedna łazienka to tu będzie Saigon za chwilkę, serio. Kiedy młodzież? Młodzież za chwilę też dorasta. O kurde. No, daj się matce wysrać, halo. Tak są. Daj się matce wysrać, mówię. Matka musiała wszystko rzucić, iść pochwalić syna. Ja rozumiem, że to był jakiś taki dzieciak, wiecie, w podstawówce, nie? Ale to jest już to trochę sensowniejszy człowiek w szkole średniej. Mógłby już mieć... A wy nie macie chemii wcale, ale bieda. Ja chyba jest z kordialem, nie? Więc tutaj, kurde, jakieś takie złamane serduszko wychodzi. Felicity tempo się patrzy, ten telewizor załamana. Przecież to widać po jej twarzy, ona jest załamana tym swoim awansem. Teraz bym musiała wiecznie gadać z nowymi klientami, z takimi ludźmi. Dobrze, więc tutaj najmłodsi też dostają wyższe oceny. Teodor awans też przyniósł. Kurde, skubani. Ktoś Ewelin przyprowadził. Patrzcie, nawet nie spojrzałam. A to nie jest głupie, bo wiecie, oni też by potrzebowali jakichś dziewczyn na przyszłość i chłopaków. Aha, on lekcje idzie robić. Zapomniałam, że wy wlekli się. I będziecie po ciemku na zimnej ziemi robić lekcje. No brawo. Dziadek zaraz spróbuje zadzwonić do wiadomo kogo. A ty na co czekasz? Ty na to nie licz, bo już tutaj wejdzie ciąża. Bo kurde, w poprzednim odcinku u Juliety mi nie chciała wejść, bo przecież kurde nie. To tu myślę, że przy zwykłym Barabara mogłaby być niespodzianka. A ja nie chcę. No gadaj. Boże, oni się nawet zaprzyjaźnić nie chcą. Co za porażka. Ale z Juliet też się nie przyjaźniła 58. W ogóle... Za stary jesteś, ciebie nikt nie lubi. Eddie, jak ty zdążył im wszystkim podpaść? A może na randkę by przyszła? Uuu,
Przyszłaby. Proponuję dom, bo ja na parceli publicznej, jak zaczniesz mi wszystkich kąsać, to będzie problem. Zawsze miło cię widzieć, zaraz będę, no akurat. No siemasz, Konstancja. Przytulamy się już jak dawni, znaczy dawni, starzy znajomi. Nawet pozwala z sobą flirtować. O matko, ja to tylko jeden flirt zrobiłam, on się w niej już od razu zakochał, zapomniałam, że on ma z nią pieruńsko wysokie relacje w porównaniu z nią, która nas nawet nie lubi. Lubi! Ej, dobra, mamy przyjaźń. Tamten, na tym dolnym pasku też coś było, widziałam, więc można coś tu próbować już naprawdę robić. Dobra, niech oni idą spać, bo ja tu się chcę na dziadku skupiać. Bo mu tu za dużo czasu nie zostało. A on chce z nią tamtego. On ma tylko pojedyncze łóżko. No raczej na starość nie opłaca mi się kupować dla ciebie nowego. Przykro mi bardzo. A szafy takiej dużej też nie masz. Co byś mógł rodzinie jacuzzi sprezentować? Ej, ale mógłby sprezentować, gdyby mógł. Bo 18500 kosztuje? Nie. 20 tysięcy, szkoda. A no to pocałujesz się z nią tutaj jeszcze raz gorąco. I mógłbyś sprezentować. No czemu to się nie zliczyło? Halo. Aha, bo jeszcze się nie spełniło. Dobra. I mógłbyś sprezentować taką piękną wannę rodzince. Nikt nie musi wiedzieć, że to tylko dlatego, żebyś mógł z wampirzycą się przetęgować, prawda? Na stare lata się ma różne zachcianki. Potem pomyśl, jak ją sensowniej ulokować. Na razie niech sobie jest tutaj. A, i ta zepsuta fryzura, zapomniałam. Te zepsute włosy. No i co, i może byśmy zakończyli tą randkę. No i pięknie, cieszę się, że ci się podobało. Dziadziu może iść spać. Piąta rano, dziadziu się kładzie, nie? Kurde. I dobra, oni już powoli wstają do pracy, a ten dopiero się położył. Dzieci do szkoły idą głodne. Widać, że Feli już ma wywalone we wszystko, nie? Co związane z opieką nad dziećmi. W ogóle Max chce być jak starszy brat, nawet fryzurę ma taką samą, co nie? Kurde, ale mu ten pasek nic nie rośnie. On tutaj ma chyba zdrowo dokokszone dni do umieranka. O, zepsuty telewizor, jak mi przykro. Czy jest ktoś, kto mógłby go... Ty masz 4 punkty. Eddie, wiesz jak jest. Jak się uda, to spoko, a jak nie, no to sorry bardzo. Ty już i tak swoje przeżyłeś. Felicity jest w pracy i rozmawia z kolegą o ostatnio obejrzanym filmie. Kolega proponuje, aby się spotkali i urządzili sobie maraton filmowy. Felicity nie zna tego kolegi na tyle dobrze, ale pomysł filmowego maratonu jest ekscytujący. Czy powinna przyjąć propozycję? Przyjmij. Oboje świetnie się bawią, dzieląc się przemyśleniami na temat kilku swoich ulubionych filmów i postanawiają częściej spotykać się wieczorami, aby oglądać filmy. Mam nadzieję, że tylko oglądać filmy. Hallo. Felicity otrzymuje od swojego kolegi kartę. Członkostwo tajnego miejsca, podobno to prawdziwy raj dla kinomana. To trochę średnio, wiesz, jak się za to zabrać, widzę. Ale nie krępuj się, nie krępuj. Wiesz co, mam nadzieję, że wampirzycy wiedziałeś lepiej, gdzie wsadzić śrubokręt. Naprawiłeś? O, ty skubany, zdolna bestia jesteś. Ja, no, mamy 2 koła, ta, samochód, wszystko, no. Za 600, za 1000... w ogóle, no, 1500, całą kasę wydamy, bo ty masz takie zachcianki, no przecież.
Czy on ma hajs jako drugorzędną, że takie coś mu się urodziło? Tak, okej. Powiedzmy, że akceptuję, że ma jakiś sens. Ten, kurde, w końcu zdobył jakiś punkt za pierwszy pocałunek pewnie. Co ty na starość możesz chcieć? Przyjemności, a czemu nie? Młody, młody, młody. On tu ma dużo takich właśnie ze szkołą związanych, tylko że to jest niby taki standardowy i tak dalej, ale ja to biorę. Coś dać mu trzeba, nie? Proszę bardzo. Kurde, nie mamy punktów na eurekę. Och, tak lubię tą eurekę, to się tak przydaje nieraz. Ale nie no, to nie będę ładowała wszystkiego w drugorzędne przecież. Proszę bardzo. I żyjcie sobie dalej. Teodor! Się uwsteczniasz? Naprawdę? Sam w domu został i stwierdził, no mogę teraz bajki pooglądać, nikt się nie będzie ze mnie śmiał. Max kolejną dziewczynę przeprowadził, a nie, to znowu Ewelin. O kurde, czyli zaprzyjaźniłeś się z nią? Chyba tak. A gdzie ta Ewelin? Tu. Kurde, za chwilę będzie najlepszymi. Kto wie, może to twoja przyszła dziewczyna. Jackson trzyma w swoim biurku książkę, którą zamierzał przeczytać. Wchodzi szef i prosi o jej pożyczenie. Jackson nie bardzo chce w tej chwili rozstawać się z tą książką, ale przecież to prosi jego szef. Czy powinien mu pożyczyć książkę? Bądź asertywny. Jackson wspomina, że jeszcze nie miał okazji przeczytać tej książki i chciałby ją zatrzymać. Jego szef jest rozczarowany i nie prosi go więcej o książkę. Jackson traci potencjalnego rozmówcę, z którym mógłby rozprawiać o książkach oraz nieco entuzjazmu wobec filmu i literatury. W ogóle ona nikogo nie przyprowadza, ona jest jakaś nieśmiała. No nie, no jest bardzo otwarta. To on jest nieśmiała, kurde, dwa razy już Ewelin przyprowadził. Okej. Idź się bawić z koleżanką, a nie w wannie siedzisz, dupę moczysz. Halo. No, szkole to twoim rodzicom truje. Już kontakty z teściami robi, nie? A czy ja nie mam? Mam. Mam młodą na szczenięcą miłość. Ej, później będziesz robić lekcje. Nie. Widzicie, szczenięca miłość. Juhu. Boże, jakie to jest urocze. W sumie bardzo rzadko korzystam z tego moda. Ale no, wydało mi się, że to by pasowało i tak zrobiłam. Ej, ale spoko, że w końcu się udało z tą wampirzycą. Nie wiem, czemu zależało mi na tym, żeby to wyszło. Edi, no naprawiaj to. Telewizor naprawiłeś, a wanny nie potrafisz, serio. Nie ma kąpieli, prysznic jeszcze został do naprawienia. Podłoga do zmycia. Potem sobie weźmiesz kąpiel. Dziękujemy. Co, do pokoju mam dziadkowi wstawić, żeby go wszyscy budzili? Ej, no bo nie bardzo mam gdzie to wstawić, nie? Ej, w ogóle dziadek nie ma drzwi do sypialni, tylko łuk. Ale biedny dziadek. Widać, że ktoś przerobił jakiś pokój po prostu dla dziadka, nie? Żeby sam mógł tutaj zamieszkać. W ogóle, tak teraz sobie pomyślałam, że oni przecież chyba mieli fortepian, chyba tu gdzieś stał. Tak mi się zdaje, że tutaj stało to pianino na początku, które pewnie sprzedaliśmy, żeby mieć rachunki, jak dobrze pamiętam. Brzmi nawet na intro do Simsów. Eddie siedzi i na tym pianinie chyba gra. Z pianino musi wrócić, po prostu przeznaczenie. Ale naprawdę, że on ma tutaj łuk zamiast drzwi, to jest takie przykre. Tak bardzo rzuca się w oczy to, że no, ściągnęli dziadka, żeby pomógł z dziećmi. Mu jakiś tam pokój, gabinet albo coś przerobili na sypialnię po prostu, tak wiesz, na doczepkę go. No, no bieda trochę, bieda. No oczywiście, postawiam Eddie, już poszedł tutaj śmigać swoimi sprawnymi paluchami. Czy ty masz coś w ogóle kreatywno? Dwa punkty. No dobra, więc te sprawne palce to tak trochę na wyrost. Zdecydowanie. I co, i dzisiaj macie urodziny, moi drodzy? Kompletnie nie mam pomysłu na aspiracje dla nich. Naprawdę. Po prostu kliknę cokolwiek. Pff. No ale w sumie wiedzy tutaj nie ma i nie ma popularności, więc jedno będzie miało wiedzę, drugie popularność. O. Czekajcie, ona była otwarta. No to ona będzie miała popularność, a on będzie miał wiedzę. Super. No jest bardziej poważny, więc okej, więc on ma wiedzę, ona będzie miała popularność i pięknie. I się rozwiązało. Wszystkie nastolatki już wyszły.
ewentualnie jakaś miastowa. A żeby ci nie było przykro, to ja stworzę jakichś takich miastowych wieku nastolatka. Czemu nie? Więc jakichś tam nastolatków stworzyłam, jakaś pula potencjalnych chłopaków i dziewczyn jest. Skąd się bawić tym konikiem? Już do szkoły. A Edi co? Edi posprząta zabawki. Jak gówna żeria porozwalała i nie posprzątała za dupą, nie? Ktoś musi. I ty jadłeś tą starą pizzę, naprawdę? Edi, ja wiem, że ty jesteś stary, że jak już zaliczyłeś panny wampir, to już w sumie wszystko, co najlepsze masz za sobą, ale nie przeginaj. I to widzę całkiem niezłą, tak, całkiem niezłą tą chemię. Więc można coś próbować faktycznie. Ej, gdzie to całkiem nie? Bo co, bo nie chciała flirtować, to już nie jest taka fajna, to już ci się nie podoba. Szybko zmieniasz zdanie, Eddie, szybko. Żulu jeden. No właśnie, żulu jeden. Za co? Powiedz mi, za co? Co my ci zrobiliśmy? Ja nawet nie wiem, czy my cię znamy. No i już kogoś przeprowadził, tylko czemu kolegę? Nie, czaicie. On nazywa się Białowąs. Wąs się zgadza. Biało trochę niekoniecznie. Ech, no trudno. Tylko czemu żeś kolegę przyprowadził? Chyba, że ja o czymś nie wiem. Że mi jadała mu kosza i stwierdził, że jednak się bierze za chłopów. No, wiecie, no, życie się różnie układa, nie? O, on zawsze je... Trzy pioruny skubany. Ta Juliet cię ostro kręci, widzę. Juliet ma romansowanie. Mam bardzo szatański pomysł. Ale tak bardzo, że sama jestem w szoku, że na niego wpadłam. Tylko kto wie, czy on się uda. Udał się, dobra. Chodź do nas. Powitaj Esperanzę. Kolejna starsza pa... Kurde, Eddie, ty naprawdę... Życie zaczyna się po 50, widzę, nie? Serio. Ona chce romansować, on chce romansować. A więc ja tutaj absolutnie nie widzę niczego przeciw. Najwyżej będzie kolejna drama w tym mieście. Kto by się przejmował? Kto by to w ogóle jeszcze liczył, nie? Ale to nie jest jeszcze ten szatański pomysł, na który wpadłam. To ja mu jeszcze daleko do tego szatańskiego pomysłu, na który wpadłam. Teodor dostał awans w końcu, nieudacznik jeden. Masakra. Za chwilę też będzie emerytem i kurde, dopiero na trzeci stopień wskoczył. Brygadzista, no brzuch piwny się zgadza, nie? I też potrzebuje logiki, więc no sorry stary, tutaj się twoja kariera kończy. Jackson krztusi się od smrodu potu, gdy wchodzi do szatni podczas kolejnego dnia w pracy. Każdy dzień to długie godziny podawania ręczników i maści rozgrzewających zmęczonym sportowcom. Ale gdy Jackson czyta czasopismo w oczekiwaniu na zakończenie meczu, zauważa popularnego zawodnika, który po cichu zakrada się do pokoju i umieszcza w szafce najlepszego zawodnika, Janka Szybkiego. Coś, co wygląda na zakazany sprzęt. Czy Jackson powinien trzymać się z daleka od tego, czy podnieść alarm i zaryzykować, że wywoła wściekłość sprawcy? Podnieś alarm. Jackson nie chce brać udziału w tej intrydze. Janek to wspaniały sportowiec i nie zasługuje, by jego kariera została zrujnowana. Jackson wychodzi z szatni i znajduje kapitana drużyny, po czym wyjaśnia mu całą sytuację. Szafka winnego zawodnika zostaje przeszukana i drużyna znajduje u niego podobne, zakazane przedmioty. Sprawca zostaje natychmiast wyrzucony z drużyny i Jackson otrzymuje awans na stanowisko maskotki drużyny w uznaniu jego uczciwej pracy. No nie wiem, czy maskotka to jest bardziej godna praca niż taki nosi woda. Okej, okay, on miał mieć, uwaga, wiedzę. A tu mu damy cokolwiek. O, masz wilkołaki, proszę. A ona miała popularność. No, niech se ma to. Niech będzie. Kury naprawdę, na randce chcesz kupować rzeczy i poznawać innych ludzi. Troszkę to przykre, wiesz? Tak tyć, tyć. O, już są najlepszymi przyjaciółmi. Nie ma to jak dobra randka. Mhm.
To nie był ten szatański plan, ale chyba wyszło coś dziwnego. Chyba Louis znowu stwierdził, że przejdzie się na spacer i znalazł swoją narzeczoną w objęciach starego dziada. Ajdź. To musiało boleć. Kurde. Powiem szczerze, że myślałam, żeby na chwilę wziąć tutaj Juliet jako grywalną i ją zaciążyć z Eddiem. Ale teraz myślę, że zabawniej będzie, jak okaże się, że ona jest jednak w ciąży z Porem, jaką miał na imię? Z Louisem. O, właśnie. Że to będzie zabawniejsze, bądź co bądź. Tak myślę. Więc ja tutaj nie integruję na tę chwilę. W sensie nie kombinuję z ciążą i tak dalej. Tylko muszę o tym pamiętać, żeby to zrobić w przyszłej turze. Muszę zacząć sobie te rzeczy, te pomysły wszystkie gdzieś zapisywać. Louis idzie drugi raz, w drugą stronę, wraca do domu. Ej, dobra, ona cię już kocha. Ty ją też już będziesz kochać. Po tym pocałunku. No, po gorącym akurat nie. Ej, Evelyn szła, kurde. Ale w sumie o tej porze to i tak by do domu poszła, więc. Cześć. A my kogoś. A Konana my przyprowadzili. Ej, no! Czy wy sobie żartujecie wszyscy? Przepraszam bardzo, gdzie ja się mam zbliżyć z moją Juliet? Dobra. Na łóżku swojej. Swojej, swojego, ty jesteś czyim? Swojego syna, okej. Chodź, Juliet, niestety nie będzie w wannie. Bardzo mi przykro, ale będzie w łóżku. Co? Powiem o tym wszystkim. Teodor w ogóle tutaj mu skoczyła ta. Tu się zajmijcie sobą. Tylko zmieńcie potem pościel, może po sobie. Swoją drogą to jest lekka chamskie, żeby zbrukać łóżko syna. Więc faktycznie zmienimy im pościel w takim prezencie. Tam sobie coś tam zarabiasz w tej swojej pracy, więc powiedzmy, że stwierdziłeś, że kupisz synowi pościel nową. Ej, ta jest fajna, ta mi się podoba, ta zostanie. Proszę bardzo. Pościel zmieniona. Wstawaj, ej, tu nie ma czasu na spanie. Tutaj koniec randki, do widzenia. Idźcie sobie. O, idzie, kurde, kozaczek. Co, Felicity? Wszyscy tylko pianina się teraz dorywają, nie? Trochę szkoda, że było sprzedane. Oj, oj, oj. Widzę, że ostro Ediego na pęcherz pocisło. A w wannie Teodor. Biegnij do kibla. Biegnij! Biegno, biegnij! Zdążysz! Ja wiem, że prostata i te sprawy, ale zdążysz! Idź stąd! Widzę, że tu wszyscy mają parcie na pęcherz. Naprawdę? No kurde, stary dziadek robi kupę. Wszyscy, cała rodzina i nawet obcy muszą przyjść popatrzeć. Serio? A on sra jakby nic. Go to w ogóle nie obchodzi, nie? Dobra, ile można srać? Wyjdź, bo tu ci się, kurde, wnuczka zaraz zesra. A jej się jeszcze bardziej chce niż tobie, nie? No masz. Nie spać już, tu, zwolniło się. Ale w sumie spać też się możecie kłaść powoli. Bo już taka pora do spania. I myślę sobie, że musielibyśmy tutaj troszkę przemeblować te pokoje. Bo jednak, jakby nie patrzeć, oni są już nastolatkami, więc oni raczej. Brat z siostrą na pewno nie chciałby dzielić pokoju. Tu jakoś dwóch braci się będzie musiało pogodzić z pokojem wspólnym. Dobra, więc na razie chłopcy mają razem pokój. Później ktoś na pewno odziedziczy pokój po Edim. Może nawet zainwestujemy w drzwi zamiast łuku.
Kurde, jaki ten kibel zasrany, zażygany za wszystko. Uch. Kurde, skupiłam się na tej randce Ediego i wszyscy tacy zaniedbani. Oni nie potrafią o siebie się zatroszczyć bez mojej pomocy. Czuję się potrzebna. Theodor otrzymuje pilne zlecenie robót drogowych. Doszło do karambolu i powstały w jego wyniku pożar. Zniszczył część ważnej drogi. Theodor nadzoruje naprawami drogi i musi postarać się o możliwie najszybsze ukończenie pracy. Gdy Theodor przybywa na miejsce, ocenia uszkodzenia i układa w głowie plan naprawy. Theodor może wezwać ciężkie maszyny, aby pomogły w pracy, albo skierować do pracy robotników będących na miejscu i kazać im użyć narzędzi ręcznych. Co powinien zrobić? Wezwać ciężką maszynerię. Chociaż w sumie ta droga już się zniszczona. To ja nie wiem, czy taka ciężka maszyneria i dodatkowo nie zniszczy. No, ale co tam. Pojazdy budowlane wkrótce przybywają i rozpoczyna się naprawa drogi. Theodor efektywnie kieruje pracą i wykonuje zadania przed czasem. Jego szef jest pod tak wielkim wrażeniem, że Theodor otrzymuje awans na kierownika firmy budowlanej. Super. Nadzieja środek. Ej, to jest nastolatka na pewno. Weź ją powitaj. W sumie myślę, że ten Max mógłby z tą Evelyn trochę tą znajomość pociągnąć. Może ona jest od niego troszkę młodsza, no ale co za problem? Absolutnie żaden. Felicity pracuje do późna z kilkoma kolegami, gdy wszyscy postanawiają zamówić coś do zjedzenia. Felicity ma się tym zająć. Czy Felicity powinna wybrać zwykłą pizzę, czy zamówić bardziej egzotyczne jedzenie etniczne? Myślę, że jak ona miałaby szansę, to by spróbowała czegoś etnicznego. No wiecznie, wiecie, taka pani domu, wiecznie gotuje, więc jak już zamawia, to pizza, taka zwykła, co może w domu zamówić. Felicity stwierdza, że dziś wszyscy zasługują na coś lepszego niż pizza, więc postanawia zamówić nieco etnicznego jedzenia z miejscowego lokalu, który często odwiedza. To doskonały wybór i wszyscy pytają, jak się nazywa ten lokal i co oferuje w swoim menu. Felicity zyskuje nieco entuzjazmu wobec kulinariów. Okej. Okay. A co znalazłeś? A, kulki. Sobie nie powiem, gdzie możesz wsadzić. Eddie przylazł, kurde, swoją grubą dupą, zasłonił cały telewizor. Esperanza to sobie może popodziwiać poślady. No, super, dzięki. Co zasiść na randkę, no co za dziad. Co bo roku wziąłbyś te prysznic, póki możesz albo i nie. Esperanza, idź tą kupą do siebie. No ta najpierw musi wszystkie dzieci pochwalić. A czy nasz ten stał się prymusem? Tak, super. I to byśmy musieli troszkę zmienić wygląd, fryzurę chociażby, no bo już myślę, że z fazy podziwienia brata już trochę wyrosłeś. Tam strój ten noś, co tam chcesz. Nie kasłaj w te kanapki, bo ktoś się potem zje i będzie chory. A, Felicity się przeziębiła, super. Oni deptają karalucha, ty się przeziębiasz, no brawo. Aj, Jackson miał poznać nadzieję, no fajnie, zapomniałam. Aj. Trudno, sorry. Sorry, stary. Chcesz iść na studia? Wiesz co, generalnie na upartego hajs był. Ile ty masz? 4 dni, więc w przyszłej turze byśmy musieli cię wysłać, tak? To jeszcze jest do rozważenia. Co, nie jesteś brzydkim chłopakiem. Jesteś taki całkiem znośny, ci powiem. Tylko no jak mówię, ile możesz biegać w fryzurze twojego brata? Ojej, ale on w tym fajno wygląda, podoba mi się. Taki grzeczny chłopczyk będzie. A on w sumie ma zdobywanie wiedzy, więc myślę, że takie ulizane będą dla niego okej. Okay. Teodor, no właśnie tak średnio tu pośpisz, wiesz, jak tak bardzo potrzebujesz, to idź do łóżka, jest już kurde 23. Patrzcie, jaką macie fajną nową pościel. Sprawdźcie, czy wygodna. Wiecie co, możecie trochę inaczej sprawdzić, czy wygodna. No właśnie, sprawdźcie. Nie. Sprawdźcie, czy wygodna. I tym kadrem na wcinającego, głodnego i pryszczatego Jacksona będziemy kończyć odcinek. Tak jak mówię, troszkę inaczej wyszło tutaj na linii Eddie oraz Juliet niż planowałam. Ale spokojnie, drama będzie, pociśniemy to dalej. To jest straszne, tutaj no nie ma już normalnych rodzin. Ja przepraszam bardzo, ja nie umiem chyba grać w Simsy normalnie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!